Parę lat temu na ekrany kin wszedł taki film pod tytułem Searching, który opowiadał o ojcu, który poszukiwał swojej zaginionej córki, przede wszystkim przez internet. Mówiliśmy o tym filmie, że to taki film z perspektywy pulpitu komputera i teraz Missing to jest taki duchowy spadkobierca tamtego pomysłu. Albo kontynuacja. Nie jest to żadna zżynka, czy powiedzmy próba powtórzenia tamtego sukcesu przez kogoś innego, bo za ten projekt odpowiadają dokładnie ci sami ludzie, co za pierwszy film. I moim zdaniem rozwinęli ten koncept. Bo oczywiście mamy tutaj do czynienia z takim screen life'em i wszystko, czego będziemy świadkami, rozgrywa się na różnych ekranach. I miałem też takie poczucie, że na przestrzeni tego filmu faktycznie rozszerzyli trochę zakres, powiedzmy, urządzeń, z których się korzysta. Bo raz, ale też że... zakres aplikacji różnego tak, rodzaju. Tak, bo raz, że jakiś tam ekran telefonu, czy ekran komputera, ale też właśnie monitoring domowy, czy inteligentne zegarki i tak dalej, tego jest naprawdę tutaj sporo. I z wszystkich tych narzędzi tak ochoczo korzystają. Ja wiem, że my często mówimy o tym, że są filmy, które należy oglądać w kinie, ponieważ wtedy się ich najlepiej doświadczy, etc., etc. Natomiast w przypadku tego filmu moim zdaniem jest odwrotnie. Tak, tak, tak. I bardziej sądzę, będzie można się wkręcić i szybciej nadążać za tym, co dzieje się na ekranie, kiedy będziecie to oglądać w domu. I może jeszcze dojdzie do tego ten taki aspekt, że jeżeli widzisz postać, która jest w małym okienku jakiegoś wideokomunikatora, no to też to nasuwa skojarzenia z tym, że na pulpicie to może bardzo podobnie wyglądać. Tymczasem w kinie jednak jest nieco inna atmosfera. Tu się wydaje, jakby to było środowisko naturalne dla tego filmu, oglądanie tego filmu na komputerze. Tak, no nawet na telewizorze, ale po prostu tak, że jesteście faktycznie blisko i aż możecie mieć złudzenie takiej rozmowy z tą bohaterką w pewien sposób. No bo wiecie, no wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są jakieś wideokonferencje, rozmawia się z ludźmi w ten sposób. To myślę może robić lepsze po prostu wrażenie wtedy i tym bardziej działać na nas emocjonalnie, chociaż to i tak się udaje w tym filmie, niezależnie od tego, gdzie go oglądamy. Tak, no bo w pierwszej kolejności to jest taki trochę thriller, trochę kryminał, ale to, co najbardziej chyba odróżnia ten film od Searching, to, że mamy trochę zmienioną optykę. Tam oglądaliśmy ojca, który poszukuje córki, tutaj mamy sytuację, w której córka poszukuje swojej zaginionej matki. I automatycznie teraz mierzymy się z nieco innym podejściem pod kątem pokoleniowym do tego, jak korzystać z internetu. Tak, naszą główną bohaterką w tym filmie jest June, grana przez Storm Reed, ona ma 18 lat tutaj, więc jest na takim przełomie bycia nastolatką i bycia dorosłą. I jej mama postanawia wyjechać na wakacje z nowym partnerem, z którym nie za długo się zna, ale chyba się już robi poważnie, bo tam takie wchodzą kwestie, że może on jej się oświadczy na tej wycieczce. W każdym razie wyruszają do Kolumbii i June ma zostać sama i ma co jakiś czas przybywać do niej koleżanka matki, żeby tam sprawdzić, czy jest wszystko okej. Tak to może sobie robić, co chce. I to, co chce, bardzo mocno bierze sobie do serca, ponieważ przez kilka dni tak srogo imprezuje, aż zapomina się, że ma odebrać matkę z lotniska. Tak, najlepsze jest to, że ostatnia impreza odbywa się właśnie u niej w domu, na noc przed tym, jak ona ma pojechać po mamę jej partnera na lotnisko. Więc zatrudnia kogoś do sprzątania, jedzie na to lotnisko i okazuje się, że tam nikt nie przyjeżdża. I od tego momentu zaczyna się walka z czasem, walka z dostępem do informacji, walka z możliwościami dotarcia do prawdy. Jest to też o tyle ciekawe, że my odkrywamy kolejne informacje razem z bohaterką. My nigdy jako widzowie nie jesteśmy o ten krok do przodu. Mhm. Dosłownie dostajemy być może jedną informację, której nie ma bohaterka tak. w trakcie całego filmu. I to, szczerze mówiąc, jest tym bardziej angażujące. Za każdym razem, kiedy odkrywany jest jakiś kamień milowy, który może zmienić zupełnie trajektorię tej historii, to my też jesteśmy tacy, o, tak. Może to to. I kilka rozwiązań można tutaj przewidzieć, ale moim zdaniem nie jest nam rzucane tyle informacji, żebyśmy doszli do rozwiązania ostatecznego. Mhm.
zanim to się wydarzy. Natomiast tak samo jak i w Searching, tak też tutaj, mamy kilka takich rzeczy, które wydają się być jakimś skrótem, jakimś przypadkiem, jakimś właśnie uproszczeniem, powiedzmy, toku myślowego czy narracyjnego, tak żeby to wszystko ładnie nam się poskładało. Sporo tutaj jest takich sytuacji, w których na przykład bohaterowie korzystają z dokładnie tych samych haseł do różnych usług, więc ułatwia nam to zadanie w pewnym sensie. I oczywiście takie rzeczy się zdarzają jak najbardziej. Tym bardziej u ludzi takich, no 50+, powiedziałam. Na przykład. To jest w sumie mój największy zarzut wobec tego filmu, że on do pewnego momentu bardzo szybko, bardzo dynamicznie buduje nam napięcie i w pewnym momencie idzie na skróty. Im bliżej jesteśmy finału, tym więcej, przynajmniej z mojej perspektywy, jest tych skrótów. I rozumiem, że to ma zdynamizować nam dalszą część tej historii, powiedzmy już po odkryciu prawdy, ale moim zdaniem i tak rytm tam siada w tej końcówce. Ja mam chyba największy właśnie problem z końcówką, ale być może z innych względów, mianowicie końcówka jest moim zdaniem grubymi nićmi szyta pod kątem samej realizacji, bo tam musimy uwierzyć na słowo trochę twórcom, że na przykład ktoś zaangażowany w tę sytuację ma kamery monitoringu absolutnie w każdym pomieszczeniu swojego domu i dużo przeskakujemy właśnie do urządzeń innych niż laptopy i telefony takich standardowych i ma to sens, ale miałem wrażenie, że to jest wyłącznie podyktowane tym, że musimy zdynamizować tę akcję, że ona musi być w jakiś sposób większa niż to wszystko, co oglądaliśmy dotychczas. Jakby to samo śledztwo i to przeskakiwanie pomiędzy okienkami nie wystarczyło nam do tego, żebyśmy czuli emocje. I miałem po prostu poczucie, że oglądam bardziej standardowy film niż to, do czego nas przyzwyczaili w tym filmie i w poprzednim. Ale moim zdaniem całe to misternie budowane śledztwo by się nie udało, gdyby nie sama główna bohaterka. Bo naprawdę June zagrana jest bardzo dobrze i Storm ma w sobie jakąś taką charyzmę po prostu, która, kurde, aż chcesz patrzeć, co ona tam dalej będzie robić. No już pokazała pazurki w The Last of Us. It's okay, you don't know everything. Agree to disagree. No i w Euforii. I w Euforii, więc no rośnie nam jakaś chyba nowa gwiazda, tak mi się coś wydaje. I też uważam, że pomimo tego, że narracja skupia się przede wszystkim na tej bohaterce i na tym, co ona przeżywa w związku z zaginięciem matki, to też udało się tutaj wytworzyć kilka takich nici powiązań z innymi bohaterami, jakieś relacje, które mają sens i też znajdują jakieś ujście w okolicach finału, jak postać Javiera na przykład, to jest chyba bardzo fajnie poprowadzona postać. Dużo tutaj jest fajnych patentów i na pewno imponujące jest to, że pisząc taki scenariusz, trzeba mieć z tyłu głowy albo wiedzę na temat tego, jak niektóre rzeczy można rozwiązać, albo trzeba mieć ludzi, którzy będą ci potrafili rozwiązać pewien problem i sam rozwiązujesz go też scenariuszowo później w filmie. Ale też trzeba, pracując nad takim filmem, cały czas brać pod uwagę, jak się rozwija technologia. Tak, no, żeby się rzeczy nie zdezaktualizowały. Nieaktualne już w momencie wypuszczenia tego. Natomiast moim zdaniem się tutaj to udało. I też całkiem udała się kompozycja kadru. Bo to jest dosyć trudne, żeby na ekranie było otwarte 10 okienek, ale żeby skierować uwagę widza na to konkretne. I moim zdaniem tutaj się nie pakujemy w jakiś taki bałagan i udaje się pokazać widzowi to, co jest dla niego ważne. No też moje podejście takie pedantyczne też bardzo było tutaj miło ogłaskane z tego względu, że wszystkie te okienka, wszystkie te wizualizacje robią wrażenie, są ostre, nie ma tutaj żadnej pikselozy takiej, że ktoś zrobił print screena i po prostu powiększył, tylko wszystko jest ładnie animowane. No to nie jest polski paździerz po prostu. Tak, można mieć zarzuty względem tego filmu. Sporo tutaj jest rzeczy takich, które właśnie poszły na skróty. Sporo rzeczy jest takich, na które trzeba troszeczkę przymknąć oko. Nie zawsze ten balans jest tak idealnie zachowany pod kątem prowadzenia akcji, ale ja bawiłem się naprawdę dobrze. Tak, i nawet jeżeli macie chwilami takie, a jak ona na to tak szybko wpadła, to i tak działa, bo my jesteśmy w jakimś określonym świecie przedstawionym, którego zasady znamy z rzeczywistości. I można sobie je tam naginać troszkę. Tak, no też nie oglądamy w czasie rzeczywistym tego wszystkiego, co się dzieje, bo oczywiście tam są kolejne dni i to jest dłuższy zdecydowanie okres niż 2 godziny. Tak. Plus nie oglądamy też dokumentu, to też jest ważne, że nie wszystko musi być idealnie tak jak w rzeczywistości, tylko ma w nas wywołać konkretne emocje. Tak. Mimo że uważam, że no jest to dosyć trudna forma i nie do każdego będzie przemawiać, to sądzę, że ci twórcy będą kontynuować to, co robią. I może powstać trylogia, tym razem z dziadkami. Nie. Ja liczę na to, że następna część to będzie Hunting. O.
i że będziemy mieć do czynienia z grupą, jakąś społecznością, która musi wytropić jedną osobę. O. Podobnie jak był taki dokument Netflixa Odwal się od kotów, to dotyczyło prawdziwej sytuacji. Ale to byłoby super, no? Taka wiedza skumulowana. Tak, kolektywna. Na rozwój śledztwa. Jak najbardziej. Także dzwońcie do mnie jakby co, ja już mam pomysł. Tym bardziej, że przy okazji Missing nie czuję się odcinania kuponów od sukcesu tamtego filmu, czy też powiedzmy powielania tej formuły wyłącznie dlatego, że coś się sprawdziło, tylko taką próbę rozwinięcia tej formuły o jakieś nowe elementy. Popchnięcie tego pomysłu po prostu dalej. Co można jeszcze zrobić z tym fantem? W jaki sposób inny przedstawić podobną sytuację? Ja też dodam od siebie, że dla mnie ten seans był bardziej angażujący niż Searching. Też dlatego, że łatwiej jest mi się postawić w sytuacji córki, która musi znaleźć swoją mamę, która gdzieś wyleciała i nagle jej nie ma. Szersza jest grupa odbiorców też dzięki temu. Dużo młodsi ode mnie widzowie też mogą być postawieni w takiej sytuacji. Potencjalnie, no. Więc jak łatwo wyciągnąć z tego, co mówimy, to polecamy wam ten seans. Mhm. Nie wiem, czy w kinie, jeżeli macie czas, to jak najbardziej możecie się wybrać do kina. Natomiast jak już wleci na VOD, to myślę, że to będzie idealny po prostu format do przyjmowania tego filmu. Jeżeli lubicie takie właśnie historie kryminalne, w których sami z bohaterami w tym samym czasie musicie odkrywać kolejne rzeczy i jasne, możecie mieć jakieś tam swoje przypuszczenia, ale to myślę, że to jest bardzo dobry adres. A jeżeli widzieliście Missing albo chociażby Searching, to dawajcie znać, co myślicie o tych filmach w komentarzach oczywiście pod odcinkiem. Jesteśmy ciekawi, czy widzieliście właśnie ten poprzedni, bo mówimy, że odniósł sukces, a w sumie nie wiem, jaka była oglądalność w Polsce. W Polsce nie mam pojęcia, ale musiał Searching odnieść jakiś sukces, skoro powstał Missing. Zwyczajowo więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.